kolejne słuchaweczki, tym razem. O, co to za śmieci. Dostajemy je w takim pudełeczku plastikowym. Kaze Fonch. Troszeczkę różnych jakby gumeczek. Nie jakby, tylko gumeczek. Słuchaweczki metalowe. Odkręćmy to. Co tu mamy? Oj, kabel się. Sekundkę. Kabel się troszeczkę poplątał, więc nie jest kabel taki, który się nie plącze, powiedzmy. Jack. Bez napisu. Kabel. Kabel bardzo przyjemny w dotyku, nie powiem. Metalowe, aluminiowe raczej, to jest aluminium. Czy ciągną do siebie? Nie. Nie magnesują się. Zdejmę. Proszę, jakie ładne, jak ładnie wyglądają. Super. Dobra, może je zważymy. Ja mam tu wagę. Tylko nie wiem, czy ta waga będzie chodzić, bo ostatnio mnie troszeczkę zawiodła. Może je zważmy. Ejku, tu jest tyle gratów. Dobra, waga na zero. Nie chcę przedłużać tego wideo. I tak jest już dość długie. Zważmy je. 16 gram. Nie wiem, czy to jest na pewno 16 gram, bo waga może troszeczkę przekłamywać. Ostatnio z nią były różne problemy. No, pokazuję 16 gram. No dobra. Teraz nie ma pilota, więc tutaj nie ma co pokazywać, jeśli chodzi o kontrolę. Teraz przetestuję jego audio na Galaxy S6 i flakowym pliku. Plikach różne typy muzyki. Powiem wam, jak grają te słuchaweczki. Ok, przetestowałem je. Na innym telefonie wam tu pokażę, że jack siedzi bardzo sztywno. Tu się nic nie rusza. Co do dźwięku. Troszkę za jasny dźwięk jak dla mnie. I jak damy na maksimum, to trochę słychać zakłócenia. Nie wiem, czy ja to wina. Czy ja wiem. Wysokie tony, bardzo ładnie, dużo detali. Średnio. Bas jest przeciętny, bardzo przeciętny. I jest taki jakby pod wodą, trochę tak dudni. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się zbytnio ten dźwięk. Aczkolwiek ja jestem przyzwyczajony do słuchawek typu Klipsch. Więc tutaj no, Klipsch kosztuje od te, co ja używam, od 350 zł w górę. No. Także tutaj nie ma nawet co porównywać. Ale ogólnie fajne. No. Podejrzewam, że do 70 zł są w porządku, nie? 150 bym za nie nie dał, ale tak 70-80 to są w porządku. Bardzo ładne. Solidnie wykonane. Tyle, nie? Dzięki.